Dobry wieczór Państwu. Jestem niezwykle szczęśliwy, że Państwo zechcieli tak licznie, pomimo nieprzyjaznych warunków pogodowych i późnej w sumie pory, przybyć dzisiaj do zamku. Mam nadzieję, że wszyscy z Państwa widzieli już, albo może planują zobaczyć w najbliższych dniach samą wystawę Caravaggini Mistrzowie, arcydzieła z kolekcji Roberta Longiego. Dzisiaj będę mówił o jednym dziele, dziele najważniejszym, jak się wydaje, chociaż oczywiście niektórym inne obrazy z tej wspaniałej kolekcji mogą się bardziej podobać. Natomiast Chłopiec gryziony przez jaszczurkę pędzla Caravaggia jest dziełem, który był najbardziej ceniony przez samego kolekcjonera Roberta Longiego i też do dzisiaj zgodnie uznawany jest za najcenniejsze dzieło w tym zbiorze. Proszę Państwa, zatytułowałem swoje wystąpienie o mnogości interpretacji obrazu. Tak naprawdę chciałbym powiedzieć parę słów o samym obrazie, o tym, co widzimy na tym obrazie. Chciałbym powiedzieć krótko o okolicznościach powstawania samego dzieła i o tym, jak to dzieło było odbierane przez współczesnych. Bo oczywiście te tytułowe interpretacje obrazu, także niektóre z nich zostaną przeze mnie przedstawione, ale tylko niektóre z nich, bo tych interpretacji od wieku XVII aż po dzisiaj stworzono mnóstwo, stworzono wielką liczbę. Nie sposób ich wszystkich tutaj przedstawić. W roku 2016 we Włoszech ukazała się monografia autorstwa Giacomo Berry, w całości poświęcona tylko temu obrazowi. Autor przywołuje wielką ilość i źródeł z epoki, wielką ilość opracowań, aż po czasy współczesne. Pomimo tego ta książka doczekała się nie najlepszych recenzji. Jeszcze, bo autorzy tych recenzji zarzucali Berrze, że jeszcze nie wszystkie właśnie interpretacje uwzględnił, wykorzystał. Co świadczy tylko o tym, jak rzeczywiście ten obraz, jak wielkim cieszy się zainteresowaniem i jak duże też, o czym sami się może przekonamy, wzbudzał i wzbudza kontrowersje, może za duże słowo, ale myślę, że u niektórych tak. Proszę Państwa, spójrzmy przede wszystkim na sam obraz. Obraz przedstawia, tak zacznę, takiego opisu podstawowego. Obraz przedstawia młodego człowieka, młodego, kilkunastoletniego, jak możemy ocenić, chłopaka, który ubrany jest dosyć dziwnie, to znaczy ma na sobie taką białą koszulę z białego płótna, która zsuwa mu się z jednego ramienia. Na głowie ma być może perukę. Zaraz powiem, dlaczego być może. Tu są w dalszym ciągu kontrowersje, czy to są jego naturalne włosy. Młodzi ludzie, nastoletni mogą, prawda, czasami mieć bardzo takie gęste włosy, ale być może jest to peruka. I widzimy tego młodzieńca w
takiej niecodziennej, bardzo, bardzo no, takiej można powiedzieć troszkę karkołomnej, niezwyczajnej pozie. Chłopak sięgając po owoce, które widoczne są na pierwszym planie. Tam zobaczyć można albo czereśnie, albo wiśnie. Też jeszcze może za chwilę o tym, dlaczego albo. Tam można zobaczyć na dalszym planie owoce figi. Chłopak sięgając po te owoce zostaje nagle ukąszony przez jaszczurkę, która po prostu gdzieś tam przyczaiła się, schroniła się pomiędzy tymi owocami. Ta jaszczurka na obrazie, ona cały czas zaciska jeszcze pyszczek na palcu chłopca. Ona cały czas trzyma się jeszcze palca tego chłopaka. Chłopak usiłuje, jest z jednej strony przerażony, zaskoczony, być może sprawia mu to ból i próbuje się po prostu uwolnić od tego małego intruza, małego szkodnika. Wykonuje no, gestykulację, możemy domyślać się, prawda, macha rękami, jakbyśmy potocznie powiedzieli. Jego poza, a szczególnie jego twarz, mimika jego twarzy, no są odbiciem tego przerażenia, tego zaskoczenia. Proszę Państwa, jeszcze tak dla dopełnienia całości tego obrazu, po prawej stronie, w dolnej części obrazu widoczna jest karafka, wypełniona wodą. W tej karafce, w tą karafkę została wetknięta róża i kwiaty jaśminu. Widzimy także, że chłopak ma wetkniętą pojedynczy kwiat róży we włosy, za ucho. Proszę Państwa, spróbujmy się przenieść wyobraźni oczywiście do Rzymu ostatniej dekady wieku XVI. W Rzymie, w mieście, w którym, jak wiadomo, wspaniale na przestrzeni wieku XVI rozwija się patronat, przede wszystkim papieski, patronat Kościoła, tworzy wielu wybitnych malarzy, rzeźbiarzy. I taką najważniejszą postacią, szczególnie około połowy i w drugiej połowie wieku XVI w Rzymie, jest Michał Anioł Buonarroti. Co do tego nie ma wątpliwości. To on tworzy chociażby na ścianach Kaplicy Sykstyńskiej, najpierw w pierwszej fazie na sklepieniu, a około roku 1540 na ścianie ołtarzowej Kaplicy Sykstyńskiej tworzy no, wielkie, wielkie wizje, tworzy wielkie kompozycje wypełnione mnóstwem postaci wyobrażonych w niezwykle ekspresyjnych, tyleż ekspresyjnych, co właśnie wystylizowanych, udziwnionych, nienaturalnych wręcz pozach. Sztuka Michała Anioła jest dla artystów rzymskich, tego środowiska artystycznego drugiej połowy wieku XVI, jest takim drogowskazem, jest takim głównym źródłem inspiracji. To właśnie pod wpływem twórczości, między innymi, ale właśnie w dużej mierze pod wpływem jego twórczości, wykształca się manieryzm. Wzrasta zapotrzebowanie na kompozycje z postaciami
pokazanymi właśnie w takich niezwyczajnych pozach. Niekiedy mówi się o postaciach w pozach tanecznych, czy o postaciach tworzących tak zwane tworzących tak zwaną figurę serpentinate, czyli taką dosłownie formę przypominającą zwiniętego węża. Wzrasta zapotrzebowanie na kompozycje, w których dominują wyraziste plamy barwne, jasne, niemal krzykliwe. Postacie często na obrazach, które określam mianem obrazów manierystycznych, postacie bardzo często są ubrane w szaty z materii utrzymanych w takim jednolitym, mocnym kolorze, mocne czerwienie, mocne fiolety, zielenie, żółcie. Tak, no bardzo, bardzo wielkim skrócie, w kilku zdaniach można scharakteryzować sztukę, malarstwo drugiej połowy XVI wieku w środowisku rzymskim. W każdym razie na tego typu dzieła, na tego typu kompozycje panuje największe zapotrzebowanie. I w roku 1592 do Rzymu przyjeżdża nieznany szerzej nikomu do tej pory Michelangelo Merisi. Odtąd będzie już znany pod przydomkiem Caravaggio, który przydomek został zapożyczony od miejscowości w Lombardii, z której pochodziła jego rodzina. Caravaggio przyjeżdża do Rzymu i maluje, zaczyna wykonywać swoje pierwsze prace w Rzymie, ale te jego pierwsze prace, pierwsze, o których wiemy, tak, które są potwierdzone, w niczym nie przypominają prac artystów rzymskich. Za pierwsze znane dzieło Caravaggia uważane jest to płótno przedstawiające chłopca obierającego owoc. To, co Państwo widzicie na zdjęciu, to jest również dzieło z kolekcji Roberta Longiego, które można podziwiać na naszej wystawie na drugim piętrze. Zachowały się trzy wersje tego obrazu, przy czym badacze tutaj są zgodni, że wszystkie te znane wersje są kopiami. Tak? Nie zachowało się oryginalne płótno Caravaggia, natomiast ta kompozycja znana jest, no właśnie mówię, z tych starych kopii. Proszę Państwa, płótno przedstawia również pojedynczą postać młodego człowieka skoncentrowanego na tej właśnie czynności, na obieraniu owocu. Postać jest wydobyta mocnym światłem z ciemnego tła. To tło jest całkowicie neutralne, całkowicie skryte w cieniu. Także nic w tym tle nie odciąga uwagi, tak? I widz jest zmuszony skupić całą swoją właśnie uwagę, przepraszam za powtórzenie, skoncentrować tylko na tej pojedynczej postaci ubranej bardzo, bardzo skromnie i zajętej taką bardzo
zwykłą czynnością, taką codzienną czynnością. Jednym z pierwszych dzieł, które Caravaggio namalował po przyjeździe do Rzymu, jest także tak zwany Chory Bacchus, przez niektórych uznawany za autoportret Caravaggia, no, gdzie widzimy młodego człowieka, tym razem z atrybutami boga Bacchusa, z wieńcem z winy latorośli na głowie. Trzyma w dłoni winogrona, przed nim leżą jeszcze inne owoce. Też to jest pojedyncza postać, tak? Pojedyncza postać w takiej statycznej dosyć pozie, znowu wydobyta mocnym światłem, natomiast tło całkowicie jest, to co jest w tle, jest całkowicie skryte w cieniu. I de facto w ten sposób przedstawiania postaci ludzkiej przez Caravaggia wpisuje się także ten obraz Chłopiec gryziony przez jaszczurkę, powstały około roku 1597, być może na przełomie 1596-97. Wpisuje się, ale jest tutaj pewnym wyjątkiem, ale o tym za chwilę, jeżeli Państwo pozwolą. Bo proszę Państwa, Caravaggio maluje tak odmiennie od współczesnych mu malarzy rzymskich, hodujących tradycji Michała Anioła, tak, czy hołdujących tym, ogólnie mówiąc, zasadom manieryzmu, maluje tak odmiennie. Dlaczego? Dlatego, że on takiego malarstwa, jak tutaj widzimy, nauczył się w Mediolanie. Nauczył się w środowisku mediolańskim, gdzie właśnie taki sposób kadrowania postaci i wydobycia postaci, zazwyczaj właśnie pojedynczej, z ciemnego tła, był bardzo ugruntowany już od drugiej połowy wieku XV, a to między innymi dzięki czy poprzez malarstwo Leonarda da Vinci, który był najważniejszą postacią tego mediolańskiego środowiska artystycznego, począwszy od ostatniej ćwierci wieku XV. To jest sposób postrzegania postaci, sposób skoncentrowania się, tak, na postaci, na czynności, które ona wykonuje, który w sposób obserwacji postaci, może w ten sposób, który wprowadził Leonardo i który w Mediolanie, w Lombardii, na północy Włoch generalnie jest w dalszym ciągu powszechny, popularny. Dlaczego powiedziałem, że Chłopiec gryziony przez jaszczurkę, chociaż jest kontynuacją tych dwóch wcześniej pokazanych przedstawień, dlaczego jednak od nich się odróżnia? Przepraszam, tak skaczę, ale żeby obie postacie, ten chłopiec, który jednak wykonuje taką czynność, która nie jest zbyt gwałtowna, raczej bardzo szybko nie obieramy owoców, i ten Bacchus, który zastygł z tym winnym gronem w ręce, obie te postaci są stosunkowo statyczne. Natomiast po raz pierwszy, i to jest prawdopodobnie pierwszy właśnie taki przypadek znany w twórczości, przynajmniej potwierdzony w twórczości Caravaggia, w obrazie Chłopiec gryziony przez jaszczurkę pokazane zostaje jakieś wydarzenie, tak? I to nagłe zdarzenie. Pokazana, można powiedzieć, zostaje pewna fabuła, pewna opowieść. Chłopiec zostaje
ugryziony przez jaszczurkę, no i mamy ciąg dalszy, mamy właśnie konsekwencje tego faktu. Gwałtowny ruch, no i mówię, pewna taka opowieść, którą można, która można by dalej pociągnąć. Proszę Państwa, powiedzmy jeszcze o kilku obrazach, które powstają dosłownie w ciągu najbliższych, mniej więcej w tym samym okresie, na przestrzeni tych kilku lat, jeszcze przed końcem wieku. Tutaj wymienić trzeba chłopca z koszem owoców. Wymienić można tego grającego na lutni, zresztą jest jedna z wersji, istnieją dwie wersje tego przedstawienia. To, co Państwo widzicie, to jest obraz z Nowego Jorku, natomiast druga, równie znakomita wersja znajduje się w Ermitażu w Sankt Petersburgu. Wymienić można takie przedstawienia jak Bacchus, wspaniałe, wielkie przedstawienie Bacchusa obecnie w Galerii Uffizi we Florencji, czy tych muzykantów także w kolekcji nowojorskiej, no wreszcie grający w karty. Proszę Państwa, Caravaggio przez pewien czas po przyjeździe do Rzymu mieszka i współpracuje z malarzem, który znany jest jako Cavaliere d'Arpino. Natomiast około roku 1597, czyli mniej więcej wtedy, kiedy powstaje obraz Chłopiec gryziony przez jaszczurkę, przeprowadza się do pałacu kardynała Francesco Marii del Monte. Kim był kardynał Francesco Maria del Monte? Był jednym z najbardziej wpływowych dostojników kościelnych w Rzymie. Stał na czele bardzo potężnego stronnictwa wspierającego medyceuszów, ale kardynał Francesco Maria del Monte był też wybitnym mecenasem zarówno nauki, jak i sztuk. Miał ambicje bycia mecenasem tak naukowców, badaczy, jak i artystów. Oczywiście dysponował, jak się domyślamy, środkami, które pozwalały mu na rozwój tego typu zainteresowań. Kardynał del Monte zebrał jedną z najważniejszych w swoich czasach kolekcji dzieł sztuki, to obejmujących zarówno dzieła antyczne, jak i dzieła z czasów bliższych, z czasów renesansu i baroku. Kardynał del Monte wspierał, jak powiedziałem, badania naukowe na dworze, a konkretnie w rezydencji Palazzo Madama, to jest ten pałac, który widzą Państwo na zdjęciu. W rezydencji kardynała organizowane były koncerty muzyczne, organizowane były przedstawienia teatralne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że szczególnie w okresie, w drugiej połowie wieku XX, właściwie w momencie, kiedy dopiero badania nad Caravaggiem no jeszcze na dobre się nie rozpoczęły, bo pierwsze obrazy Caravaggia, na których widzimy właśnie młodych mężczyzn,
Widzimy bardzo młodych modeli upozowanych na, między innymi na postacie mitologiczne, ubranych w te, jak powiedziałem, dziwne, takie zbyt luźne koszule, powłóczyste szaty. Takie te przedstawienia z tego pierwszego okresu działalności Caravaggia w Rzymie były bardzo często, ale jak się okazuje, prawdopodobnie zbyt pochopnie odczytywane jako wyraz jego rzekomego homoseksualizmu. Kim byli ci młodzi modele, których on portretował? Dlaczego portretował no właśnie takich młodych, nastoletnich chłopaków? Portretował ich, przedstawiał ich, dlatego że no, mógł opłacić takich właśnie modeli, albo niektórych z nich mógł portretować, mógł malować za darmo. Ci młodzi chłopcy, których wielu chłopcy, młodzi mężczyźni, z których wielu znamy z imienia i nazwiska, byli służącymi na dworze kardynała Del Monte, pełnili funkcje służących, pokojowców, także muzyków, także występowali w przedstawieniach teatralnych. I tutaj ta wątpliwość, o której mówiłem już wcześniej, czy ten przedstawiony na obrazie chłopak ma naturalne włosy czy perukę, bo wiemy, my to wiemy z zachowanych źródeł, że już wtedy aktorzy używali podczas spektakli peruk. Jak już powiedziałem, że my znamy tych modeli z imienia i nazwiska, to powiedzmy, kim był ten młody człowiek przedstawiony na obrazie chłopiec gryziony przez jaszczurkę. Ten model nazywał się Mario Minitti. Pochodził z Sycylii. W momencie, kiedy powstawał ten obraz, to znaczy około roku 1597, on już ma prawdopodobnie 20 lat, więc już nie jest takim, no, więc można powiedzieć, że on tu młodziej wygląda tak na tym obrazie niż w rzeczywistości świadczy jego metryka. I badacze, zarówno w oparciu o zachowane źródła, jak i na podstawie dokładnej analizy poszczególnych płócien, tych wczesnych płócien Caravaggia, są pewni w tej chwili, że ten sam Mario Minitti, którego widzimy na naszym obrazie, pozował też do tego przedstawienia, czyli przedstawienia chłopca z koszem owoców, i pozował także do tego przedstawienia lutnisty. Proszę Państwa, to tyle, przepraszam, jeszcze jeżeli mówimy o okolicznościach powstania tego naszego obrazu, tytułowego obrazu, to jeszcze należy powiedzieć, że ten obraz był znany w czasach no, prawie współczesnych
Meriziemu. W każdym razie odnotowany zostaje przynajmniej przez trzech autorów, którzy tworzyli, no albo jeszcze spisywali świadectwa jeszcze za życia Caravaggia, albo niedługo po jego śmierci. I tak po raz pierwszy ten obraz opisał, czy zanotował Giulio Mancini. Giulio Mancini, który był lekarzem i kolekcjonerem pochodzącym ze Sieny. W swoich Consideraziones sulla pittura, czyli takich rozważaniach o malarstwie, spisanych około roku 1620, wspomina, że niedługo po przyjeździe do Rzymu Caravaggio wykonał na sprzedaż obraz przedstawiający chłopaka, który płacze po tym, jak został ugryziony przez jaszczurkę, którą, uwaga, tiene in mano, czyli dosłownie trzyma w dłoni, tak? On miałby tą jaszczurkę trzymać w dłoni. No tutaj wyraźnie zawodzi pamięć Manciniego, tak? Bo w rzeczywistości no, chłop, jak powiedziałem, ta jaszczurka chwyta, trzyma w swojej paszczy jeszcze palec chłopca, on się przeciwnie próbuje od niej uwolnić. Ten sam Mancini wymienia zresztą też sumę, za którą miał być oferowany obraz i no, inne informacje, ale to nas mniej interesuje. Kolejnym ważnym autorem, który wymienia to dzieło, jest Giovanni Baglione, autor wydanych w roku 1642 żywotów malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Baglione pisze tak, namalował Merisi, chłopca gryzionego przez jaszczurkę, która wyszła spośród kwiatów i owoców i wydawało się, że z jego ust wydobywa się krzyk, a wszystko z wprawą zostało namalowane. Nie znalazł on jednak dla swoich obrazów nabywców. Przy okazji chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować naszej wspaniałej tłumaczce, pani Katarzynie Foremniak, która przetłumaczyła cały katalog, bardzo pięknie przetłumaczyła cały katalog towarzyszący wystawie. Zwróćmy uwagę, nie znalazł on jednak dla swoich obrazów nabywców. Proszę Państwa, dlaczego takie obrazy jak to no, trudno sprzedawały się w Rzymie. No właśnie dla tych powodów, o których mówiłem wcześniej. Tak, w Rzymie w dalszym ciągu było zapotrzebowanie na zupełnie inną sztukę. Ten młody Lombardczyk, mało znany, który tutaj przyjechał ze swoimi kompozycjami, ze swoimi przedstawieniami utrzymanymi jeszcze w duchu Leonarda, no, naprawdę nie zwracał szerokiej uwagi. Tylko nieliczni, jak kardynał Maria del Monte, no powoli zaczynają doceniać to malarstwo. I jeszcze przytoczmy jako ostatnie świadectwo z epoki opis obrazu zanotowany przez cenionego malarza niemieckiego Joachima von Sandrarta, który już w latach 70. wieku XVII przybywa do Rzymu i Sandrart pisze tak, oglądając ten obraz w prywatnej kolekcji, pisze tak, że jest to przedstawienie chłopca w otoczeniu kwiatów i owoców i ten chłopiec został ugryziony przez jaszczurkę, przez co wydaje się płakać. Koniec tego cytatu. Proszę Państwa, dzieło doczekało się wielu następnych interpretacji, wielu kolejnych interpretacji, ale dopiero
począwszy od pierwszej połowy wieku XX. Przypomnę, większość Państwa to już na pewno wie, że Caravaggio tak naprawdę niewiele lat po śmierci właściwie został zapomniany. Jego twórczość została zapomniana. On sam, jego dzieła zostały trochę usunięte w cień przez kolejne nowe style. I tak naprawdę Caravaggio, twórczość Caravaggia zaistniała na nowo. I ranga tej pozycji na tle malarstwa barokowego ogólnie została przywrócona dopiero w pierwszej połowie wieku XX dzięki między innymi takim badaczom jak Roberto Longhi, wybitny włoski historyk sztuki i twórca kolekcji, którą możemy dzisiaj podziwiać w Warszawie. Proszę Państwa, Roberto Longhi, ten obraz chłopca z chłopcem gryzionym przez jaszczurkę odkrywa w latach 20. w jednej z prywatnych kolekcji w Paryżu. Dzieło go tak od razu zafascynowało, że najpierw dzięki pomocy przyjaciół sprowadza je do Rzymu, a potem udaje mu się po prostu to dzieło odkupić, udaje mu się to dzieło spłacić, ono trafia do jego prywatnej kolekcji. Zanim jeszcze się to stało, w latach 1727-1728 publikuje kilka drobnych artykułów poświęconych właśnie tylko temu obrazowi, który go tak zafascynował w kolekcji paryskiej. Publikuje ten obraz, publikuje go właśnie jako dzieło Caravaggia. I gdybyśmy zapytali, jak sam Longhi interpretował wymowę tego dzieła, jak odczytywał jego symbolikę, to właściwie tutaj niewiele mamy do powiedzenia, dlatego że ci pierwsi badacze już w pierwszej połowie wieku XX zajmujący się Caravaggiem, oni koncentrowali się przede wszystkim na atrybucjach, na sprawach związanych z atrybucją. I zarówno przed samym Longhim, jak i przed kilkoma jeszcze historykami sztuki, tak włoskimi, jak i angielskimi na przykład, bardzo wcześnie stanął problem, którym musieli sobie poradzić, a mianowicie fakt, że kiedy pojawiło się to dzieło, to konkretny obraz, no, że tak powiem, został wydobyty, tak, został udostępniony szerokiej publiczności, został wydobyty z tej prywatnej paryskiej kolekcji, w której mało kto oglądał, to okazało się, że mamy w Europie, czy w ogóle w zbiorach, tak, mamy dwa obrazy o niemal identyczne, bo już wcześniej była znana druga wersja obrazu, która jest własnością National Gallery w Londynie, a wcześniej była przechowywana do początku XX wieku w zbiorach prywatnych w Wielkiej Brytanii. Kiedy został opisany ten obraz, kiedy Longhi opisał ten obraz z kolekcji paryskiej, okazało się, że mamy dwie bardzo podobne, ale jednak nieidentyczne wersje tego obrazu. I
przede wszystkim właśnie ta kwestia atrybucji, kwestia rozstrzygnięcia zależności pomiędzy tymi dwoma obrazami zaprzątała na początku, jeżeli można powiedzieć, czy największym stopniu interesowała badaczy. Ostatecznie oba dzieła zostały uznane za autorskie dzieła samego Caravaggia. One się lekko różnią w tym względzie, że dzieło, które Państwo widzą, które możemy oglądać na naszej wystawie, w tym dziele z kolekcji Longiego, została ekspresja tego wydarzenia została mocniej podkreślona dzięki zastosowaniu przez mistrza mocniejszego kontrastu pomiędzy powierzchniami oświetlonymi i zacienionymi, czy po prostu ostrzejszego światłocienia, który powoduje, że właśnie ekspresja tego wydarzenia, przeżycie tego modela wydaje się być tutaj silniejsze niż na obrazie z National Gallery w Londynie. Przejdźmy zatem już może do tego, jak można interpretować, co przedstawia to dzieło natomiast jak można to dzieło interpretować? Na ile sposób takie przedstawienie jest oryginalne? Na ile było już wpisane w pewną tradycję w czasach, kiedy powstawało? Liczni badacze twórczości Caravaggia są zgodni, że ta kompozycja Caravaggia nie była ani pierwszą, ani jedyną w swojej epoce, która odwoływałaby się do podobnej tematyki. Caravaggio nie wymyślił tego konceptu, tego pomysłu na gryzienie modela przez zwierzątko, tak? I na pokazanie modela właśnie pełnego emocji po tym przykrym zdarzeniu, przykrym doświadczeniu. Już w roku 1568 we Florencji kolejnej części żywotów słynnych artystów Giorgio Vasari, wielki biograf artystów włoskich, opisuje rysunek autorstwa utalentowanej, pochodzącej z Kremony malarki Sofonisby Anguissoli, Sofonisba Anguissolla. Rysunek opisany został w roku 1568, więc musiał, nie wiemy kiedy, ale musiał powstać przed tą datą. Ten rysunek zachowany do dzisiaj nie najlepszym, jak Państwo widzą, stanie, przedstawia moment, kiedy podtrzymywany przez matkę czy przez piastunkę chłopiec, dziecko w tym wypadku, zostaje ugryziony przez kraba, którego ta kobieta trzyma w ręce. No i oczywiście przerażone cofa rączkę na twarzy, nie ma żadnych wątpliwości, tak? Pojawiają się łzy, buzia się wykrzywia, dziecko jest przerażone, na pewno go to boli. Rysunek jest mało może obecnie czytelny, ale ten rysunek był bardzo szybko został rozpowszechniony. Jeszcze w wieku XVII doczekał się kilku kopii malarskich. Tak? Malarze znali ten rysunek Anguissoli, na jego podstawie wykonywali malarskie powtórzenia.
Ten koncept, pomysł z ugryzieniem modela przez jakieś stworzenie, można też zaobserwować na przedstawieniu sprzedawcy ryb, anonimowym przedstawieniu, zapewne z lat 70. jeszcze XVI wieku. Tam też widzimy taką scenę, w której dziecko siedzące na kolanach matki gryzione jest tym razem przez raka, tak? Przez raka, no, który wypełł z stojącego w pobliżu kosza. Niestety nie mam ilustracji tego obrazu. Natomiast mam reprodukcję kolejnego dzieła. Malarzowi określonemu jako Passionante del Saraceni, czyli prawdopodobnie był to uczeń Saraceniego, przypisywany jest ten obraz chłopak gryziony przez raka. Obraz z kolekcji prywatnej powstał w latach około 1610-1620. My nie wiemy, jak to dzieło było określane przez współczesnych w czasach, kiedy powstawało. Natomiast no, kilkadziesiąt lat temu, kiedy to dzieło po raz ostatni pojawiło się na aukcji, miało już pod tytuł Młodzieniec gryziony przez raka, alegoria dotyku. Jeżeli mówimy o dziełach z epoki, koniecznie jeszcze trzeba przywołać alegorię bólu. Chłopiec gryziony przez mysz, znany też powszechnie pod tytułem Alegoria bólu. Jest to dzieło anonimowego malarza, dzieło skryte w jednej z kolekcji prywatnych we Florencji, ale od wielu, wielu lat jest znane dzięki tej czarno-białej fotografii. Wszędzie jest tak reprodukowane. No wreszcie Bartolomeo, wreszcie chciałbym przywołać obraz Bartolomea Pazarottiego. To przy okazji jest autor jednego z obrazów prezentowanych na naszej wystawie, ale tutaj pokazuję inne jego dzieło z lat 70. wieku XVI. Też widzimy tutaj stragan z rybami. Zwróćcie Państwo uwagę na tego mężczyznę, który stoi po lewej stronie. On przez nieuwagę, przypadkiem, wsunął rękę do takiej bali ze szczupakami. No i jeden, jak widać, no po prostu został ugryziony przez jedną rybę, co no, znajduje odbicie, tak, na jego twarzy, na sposób może taki zbyt przerysowany, w sposób taki karykaturalny wręcz. Pazarotti przedstawił no, ból, przedstawił reakcję tego mężczyzny na ugryzienie szczupaka. Proszę Państwa, jak wspomniałem początkowo, czyli od pierwszej połowy wieku XX, badacze zajmujący się dziełem Chłopiec gryziony przez jaszczurkę, przepraszam najmocniej, wydawało mi się, tu raz jeszcze powtórzyłem. Koncentrowali się przede wszystkim na kwestiach atrybucyjnych. Natomiast począwszy od połowy wieku XX zaczynają być drukowane liczne, i to naprawdę liczne, artykuły, rozprawy naukowe, także popularno-naukowe, ale przede wszystkim naukowe, w których autorzy proponują różne wersje odczytania wymowy tego obrazu. Autorzy
kilku z nich tą chcę tutaj zacytować, bo wydaje mi się, że oni wnoszą szczególnie dużo do interpretacji tego dzieła. Ci autorzy z zasady zazwyczaj omawiają poszczególne symbole, poszczególne przedmioty widoczne na tym obrazie, po czym próbują dokonać jakiejś syntezy. Jeden z pierwszych takich ważnych artykułów, który dotyczył już właśnie tylko symboliki tego obrazu, opublikował Luigi Salerno w artykule Dipinti Emblematici, wydrukowanym na łamach czasopisma Palatino w roku 1966. Luigi Salerno zwraca przede wszystkim uwagę na samą postać chłopca. Jego zdaniem róża włożona we włosy modela odnosi się do miłości, bezpośrednio do miłości. Zdaniem Salerna chłopiec w poszukiwaniu przyjemności dotyka rozkwitłych kwiatów, jednak zamiast przyjemności znajduje ból po tym, jak zostaje ugryziony przez jaszczurkę. Zdaniem Salerna celem Caravaggia było zatem zilustrowanie w sposób symboliczny pewnej drogi, którą człowiek przechodzi w swoim życiu od miłości, zakochania i przyjemności w okresie młodzieńczym, aż po zranienie i ostatecznie śmierć. Maurizio Fagiolo dell'Arco, kolejny wybitny, naprawdę wybitny włoski znawca sztuki barokowej, w artykule z roku 1968 uznaje obraz Caravaggia za taką ilustrację takich znanych powiedzeń, takich znanych dewiz jak Carpe Diem, czyli chwytaj dzień, Memento Mori, pamiętaj o śmierci, Et in Arcadia Ego, tak, czyli ja, śmierć, byłam także w Arkadii, czy cytatu z Eklezjasty, marność nad marnościami i wszystko marność. Jego zdaniem właśnie wszystkie te dewizy mogą znaleźć swoją ilustrację, tak, znaleźć swój plastyczny obraz w tym przedstawieniu autorstwa Caravaggia. Maurizio Calvesi w tekście z roku 1971, zwróćcie Państwo uwagę, że te teksty powstają tak naprawdę w odległości co 2-3 lata. Autorzy czują potrzebę konwersacji, tak, odniesienia się szybko do tekstu poprzedników. Maurizio Calvesi w artykule z roku 1971 podejmuje próbę takiej głębszej analizy symboli. Jego zdaniem jaszczurka, która przyczaiła się wśród wiśni albo czereśni, bo tutaj taka uwaga, że tak naprawdę wiśnie rozpowszechniły się w Europie od końca wieku XVI. Tak, więc dokładnie tutaj my nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy te owoce, które są widoczne u dołu, to są czereśnie, tak, które znane były wcześniej, czy wiśnie. W każdym razie te wiśnie albo czereśnie, zdaniem Calvesiego, mogą być symbolem zmysłowości i przyjemności. Natomiast róże
zwłaszcza ta róża, która jest widoczna w wazonie, ale też i róża, którą widzimy zatkniętą za uchem chłopaka, są symbolem śmierci. A to dlatego, że one zostały ścięte. Tak? I no, zwłaszcza kiedy patrzymy na tą karafkę z wodą, widzimy wyraźnie tą ściętą łodygę. Także w swojej kolejnej publikacji Calvezzi potwierdza, że według niego kompozycja Caravaggia ma raczej charakter wanitatywny. To znaczy pokazuje doczesne przyjemności i doczesne uczucia, ale zarazem bardzo wyraźnie przypomina o przemijaniu, o tym, co jest nieuchronne. Wreszcie Calvezzi, raz jeszcze o nim powiem, bo to bodaj pierwszy badacz, który uzasadnia swoje hipotezy źródłami, przede wszystkim źródłami literackimi o podobnej tematyce, źródłami, które mogły być, rzecz jasna, znane samemu Meriziemu. Lista tych źródeł, zarówno z epoki Caravaggia, jak i jeszcze wcześniejszych, zresztą została znacząco uzupełniona przez Giacomo Berre, przez autora tej książki. I tak na przykład dowiadujemy się, że symbole rozwijających się kwiatów, pomiędzy którymi biegają czy pełzają takie zwierzęta jak węże, jaszczurki, skorpiony, zwierzęta zwiastujące śmierć, generalnie symbolizujące śmierć, takie symbole można odnaleźć na przykład w kazaniach opata Absalona, żyjącego na przełomie XII i XIII wieku. Podobnej symboliki odwoływali się także autorzy, poeci niemal współcześni Meriziemu, tacy jak Gabriele Fiamma czy Torquato Tasso. U niego takie symbole pojawiają się w wierszach wydanych pod tytułem jako Le Rime. Dzieło z kolekcji Roberta Longhiego intrygowało także wielu badaczy w latach 70., 80. i intryguje nadal. Z tych bardziej nam już współczesnych interpretacji można przywołać między innymi interpretację Roberta Filippettiego, który, próbując podsumować wymowę tego przedstawienia, sięga po pary, czy wymienia pary przeciwstawnych pojęć, takich jak eros i thanatos, radość i smutek, siły życiowe i vanitas, wreszcie poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, versus ingenuita, czyli ingenuita to jest dosłownie taka naiwność, tak? Taka naiwność, jaka może towarzyszyć właśnie temu młodemu, nieznającemu jeszcze świata człowiekowi. Najśmielsza chyba z interpretacji stosunkowo niedawna tego obrazu jest interpretacja autorstwa Daniele Tedeschiego, który uważa, że róża na obrazie Meriziego symbolizuje, uwaga, chorobę weneryczną, a ugryzienie przez jaszczurkę jest oznaką że chłopak, jak pisze autor, zaślepiony pożądaniem, został zakażony tą chorobą.
To jest taka najdalej sięgająca interpretacja, która nie znalazła, jak się Państwo domyślają, zbyt wielu zwolenników. Ale zwłaszcza w tych najnowszych interpretacjach dzieła pojawiają się też nowe wątki, które wcześniej nie były aż tak interpretowane, to znaczy inaczej autorzy nowszych opracowań zwracają uwagę na symbolikę innych przedmiotów. I tak na przykład Francesco Paliaga bardzo szczegółowo opisuje tą szklaną karafkę wypełnioną wodą, która zresztą pojawia się także na kilku innych obrazach Caravaggia, wykonanych mniej więcej w tym samym okresie. I taką karafkę widzimy, tutaj w tym przedstawieniu świętej Marii Magdaleny z kolekcji Doria Pamfili w Rzymie. Moim zdaniem jest to po prostu ten sam przedmiot, tak, który no Caravaggio miał do dyspozycji, miał w swojej pracowni. Na obrazie Caravaggia, według interpretacji Paliagi, ta karafka z zanurzonymi w niej kwiatami może zapowiadać gnicie lub rozkład tego, co żyje. Paliaga szerzej odnosi się także do przedstawień owoców. Potwierdza to te wcześniejsze przypuszczenia, że owoce wiśni albo czereśni mogą się kojarzyć z przyjemnością, ze zmysłowością. Zwraca uwagę, że także figa widoczna tam w głębi, tradycyjnie uznawana była za afrodyzjak i owoc oznaczający płodność. Również podkreśla raz jeszcze, że róża sama w sobie uważana była między innymi za symbol pasji miłosnej. Proszę Państwa, jest jeszcze na tym przedstawieniu, na pierwszym planie, tuż przy dolnej ramie obrazu, na lewo od czereśni, przedstawienie takich drobnych owoców, zielonych owoców, niedużo większych od czereśni i wiśni, z takimi lancetowatymi listkami. Ja nie znalazłem nigdzie w żadnej tych interpretacji no właśnie z propozycji, jak te owoce konkretnie można określić. I pozwolą Państwo, że tutaj swoją własną hipotezę zaproponuję. Moim zdaniem to, co widzimy na lewo od wiści, czy czereśni, to może być przedstawienie kaparów, owoców kaparu, których wiemy no, na południu w basenie Morza Śródziemnego mogą przybierać naprawdę duże rozmiary. I tak okazuje się, że kapary także już od czasów antycznej Grecji były były uważane za afrodyzjak i były nawet zalecane przez greckich medyków no jako lekarstwo, tak? Wtedy mające pomagać, wtedy kiedy ktoś miał problemy z płodnością. Wróćmy jeszcze na chwilę do przedstawienia tych dwóch róż. Szczególne kontrowersje
budziło wśród wielu badaczy to przedstawienie róży zatkniętej za uchem. I ten właśnie atrybut, tą różę za uchem odczytywano jako symbolikę rzekomej odmienności homoseksualizmu, tak Caravaggia, jak i osób, no, którymi się otaczał, czyli tych młodych ludzi, no, którzy, jak powiedziałem, służyli i przebywali na dworze kardynała Del Monte. Ale okazuje się, że róża jako tradycyjny, dawny symbol Wenery, Wenus, nie była zarezerwowana tylko dla jednej płci. Przeciwnie, była przedstawienia róż spotykamy zarówno przy przedstawieniach kobiet, jak i przy przedstawieniach mężczyzn. Róże tradycyjnie były po prostu symbolami osób zakochanych, kochanków. Zarówno w dawnej literaturze, jak i w sztukach plastycznych można odnaleźć opisy, obrazy, gdzie kwiatami zdobione są fryzury zarówno zakochanych dziewcząt, jak i zakochanych mężczyzn. I w czasach bliższych twórczości Caravaggia znajdujemy potwierdzenie plastyczne. To jest wizerunek, portret nieznanego szlachcica autorstwa Ludovico Pozzo Serato, gdzie widzimy mężczyznę z różą za uchem. I ta róża z całą pewnością oznacza po prostu to, że on się zaręczył, że on jest zaręczony. Symbole, które widać w tle, na dalszym planie, między innymi klatka z ptakami, między innymi ogród z pięknymi roślinami, no potwierdzają, tak? Konsekwentnie odnoszą się właśnie do takiej symboliki miłosnej, do symboliki związanej z zaręczynami, ze ślubem. Proszę Państwa, i żeby podsumować nasze dzisiejsze spotkanie, bo już powinniśmy, wydaje mi się, kończyć, chociaż no jeszcze jeden wątek nie został poruszony, to chciałbym, nie mogę nie zacytować próby opisu, interpretacji tego obrazu, która została stworzona przez naszego kolegę z zamku, przez Szymona Majchrowicza, który jest naszym kolegą, jak powiedziałem, ale także jest pisarzem. Wydaje mi się, że tak syntetycznie, jak zrobił to Szymon Majchrowicz, niewielu wcześniej autorów inaczej. Wydaje mi się, że taka interpretacja, jaką zaproponował teraz Szymon Majchrowicz, no, nie została tak wyraźnie zauważona, taka możliwa interpretacja, przez żadnego z zacytowanych do tej pory autorów, a moim zdaniem naprawdę zasługuje na uwagę. Na twarzy chłopca, tutaj już cytuję Szymona Majchrowicza, maluje się niezwykła ekspresja bólu i zaskoczenia, a sama scena stwarza wiele możliwości symbolicznego odczytania. Najpowszechniejsze spośród nich odnoszą się do idei utraty niewinności, zderzenia młodzieńczej naiwności z twardą rzeczywistością, bolesnego uświadomienia sobie dwoistości świata, w którym przyjemność nieuchronnie okupiona jest cierpieniem. Obraz, chłopiec gryziony przez jaszczurkę, Caravaggia miałby być
symbolem utraty niewinności? Dlaczego nie? Przepraszam, jeszcze raz wrócę do samego obrazu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i pozostawiam, no, mam nadzieję, że ten dzisiejsze spotkanie zachęci Państwa przede wszystkim do poszukiwania w tym obrazie, no właśnie do podjęcia prób kolejnych interpretacji, zachęci Państwa do samodzielnej analizy tego obrazu. Być może każdy z nas dostrzeże tutaj ze względu na swoje, nie wiem, własne doświadczenia życiowe trochę inną interpretację, trochę inną sytuację.